Czas na najnowsze wydanie studia Grupy Orlen. Grzegorz Szołkowski, dzień dobry. Zapraszam na nasz program informacyjny, a oto najważniejsze tematy, o których będziemy dziś mówić. Jak zarządzać własnymi pieniędzmi? Warsztaty służb kryzysowych. Światowy Dzień Wolontariusza. Zgodnie z zapowiedzią, podczas spotkań informacyjnych dotyczących pracowniczych planów kapitałowych, pracodawca organizuje kolejne, tym razem dla uczestników programu, zainteresowanych sposobami na zarządzanie własnymi finansami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co robić z pieniędzmi? Gdzie najlepiej trzymać pieniądze? Co z tymi bankami? W ramach współpracy z TFI, PZU i Alior Bank przygotowaliśmy cykl 4 praktycznych szkoleń, mających na celu rozwijanie świadomości finansowej i przekazywanie wiedzy dotyczącej planowania, zarządzania budżetem domowym oraz budowania zdrowych nawyków finansowych. Pierwszy moduł poświęcony był finansom osobistym. Na tym spotkaniu wiele osób było zaskoczonych niektórymi tematami. Nieraz mamy brak wiedzy, jak dobrze zarządzać swoimi finansami, a takie spotkania na pewno w tym pomagają. Ciekawostką był dla mnie chargeback, który funkcjonuje przy karcie kredytowej. Jestem użytkownikiem takiej karty, natomiast o tej funkcjonalności dowiedziałem się na tym spotkaniu. Dowiedziałem się przede wszystkim, na co zwrócić uwagę przy wyborze ofert, które przedstawiają nam banki, jak dobrze zarządzić swoimi pieniędzmi, żeby przede wszystkim na to nie stracić, a móc wykorzystać oszczędności w najlepszy dla mnie sposób. Kolejne spotkania będą dotyczyły oszczędzania na swoją przyszłość, ochrony zgromadzonych środków oraz mądrego inwestowania własnych pieniędzy. Funkcjonowanie tak dużego zakładu produkcyjnego jak ten w Płocku wiąże się ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców. Stąd też spotkania służb zajmujących się zawodowo tym obszarem, ekspertów funkcjonujących zarówno w Orlenie, jak i działających na rzecz bezpieczeństwa w Płocku. Za nami drugie w tym roku spotkanie ekspertów PKN Orlen z przedstawicielami instytucji zajmujących się zapewnianiem bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Poruszono na nim temat procedur postępowania, nadzoru nad procesami produkcyjnymi oraz dokonano wymiany informacji pomiędzy służbami PKN Orlen a organami administracji publicznej. Przedstawiciele administracji samorządowej oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę ludności zwiedzili zmodernizowane i unowocześnione stanowisko nadzoru, a także monitoringu produkcji usytuowane u głównego dyspozytora zakładu. Największe wrażenie na mnie zrobiło centrum dyspozycyjne. No nie spodziewałem się, że aż tak jest to zautomatyzowane. Wiedziałem, że tego typu zakład o tak rozbudowanej strukturze będzie wymagał nadzoru zautomatyzowanego, a jednocześnie kompetentnych ludzi, którzy będą obsługiwać te urządzenia IT, ale to, co zobaczyłem, przeszło te moje wyobrażenia, które miałem wcześniej. Zapoznali się także z procesem instalacji oczyszczania spalin zakładowej elektrociepłowni. Gościom zaprezentowano także nowoczesne i wysoko wydajne działka gaśnicze oraz oddaną do użytku w ubiegłym roku strażnicę zakładowej straży pożarnej. Warto odnotować fakt, że zdecydowana większość instytucji przyjęła zaproszenie ze strony PKN Orlen i oddelegowała swoich przedstawicieli. 5 grudnia w kalendarzach na całym świecie związany jest ze świętem tych wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, robić coś nie dla siebie, ale działać na rzecz otoczenia i środowiska. To dobra okazja, żeby zaprosić Państwa do włączenia się w działania wolontariatu pracowniczego. 5 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma wielkie serce i pasję do pomagania. W Grupie Orlen umożliwia to program wolontariatu pracowniczego prowadzony przez Fundację Orlen. Już 6 grudnia pracownicy fundacji zapraszają do udziału w mikołajowej akcji promującej ideę wolontariatu. W Płocku pracownicy fundacji odwiedzą Was z mikołajkowymi upominkami i zaproszą do udziału w konkursie, dzięki któremu będzie można pomóc dzieciom i osobom starszym. W Warszawie na pracowników czekają świąteczne warsztaty z animatorami w atrium budynku Senator. Wspólnie będziemy przygotowywać ozdoby świąteczne, które trafią do organizacji charytatywnych. Szczegóły akcji w intranecie, w zakładce Nasze Sprawy, Wolontariat Pracowniczy. Już za kilka dni Wzgórze Tumskie rozbłyśnie tysiącami światełek. Znów do pierwszych styczniowych dni stanie się miejscem zimowych spacerów i wyczekiwaną przez najmłodszych dużą, kolorową iluminacją. Tak, tak, to zapowiedź kolejnej edycji Płockich Ogrodów Światła i zaproszenie na oficjalne ich otwarcie, bo znów będzie mu towarzyszyło wiele dodatkowych atrakcji. Mieszkańcy Płocka oraz turyści odwiedzający miasto już po raz czwarty będą mogli podziwiać wspaniałą iluminację, za sprawą której doskonale poczują klimat świąt Bożego Narodzenia.
Inaugurację płockich ogrodów światła przygotowanych przez PKN Orlen w ramach programu Orlen dla Płocka zaplanowano na sobotę, 7 grudnia, chwilę po godzinie 17. Warto już tego dnia odwiedzić Wzgórze Tumskie, ponieważ wraz ze startem iluminacji dla zwiedzających przygotowano wiele atrakcji, w szczególności dla najmłodszych, którzy będą mogli natknąć się na Świętego Mikołaja. Zorganizowane zostaną także specjalne warsztaty, podczas których każdy będzie mógł spróbować swoich sił w tworzeniu bombek choinkowych i naturalnych dekoracji świątecznych. O dobre samopoczucie odwiedzających płockie ogrody światła zadbają skrzaty i śnieżynki, częstując ich gorącą czekoladą. Organizatorzy zaplanowali również wiele konkursów z nagrodami oraz rozstrzygnięcie plebiscytu na świąteczną kartkę PKN Orlen. Iluminacja, w której skład wejdą m.in. zdobione 10-metrowe drzewko, wyjątkowy świąteczny zamek, Święty Mikołaj na motocyklu i samolot, będzie dostępna do 6 stycznia 2020 roku. Wybieramy najlepszego sportowca 2019 roku. Przypominamy Państwu o plebiscycie przeglądu sportowego, bo przecież wśród nominowanych jest silna reprezentacja grupy sportowej Orlen. Tym razem do udziału w zabawie zaprasza Robert Kubica. Uroczysta gala mistrzów sportu, podczas której przedstawione zostaną wyniki głosowania, odbędzie się 4 stycznia 2020 roku. Jest więc dużo czasu, aby wziąć udział w głosowaniu i wesprzeć tym samym nominowanych sportowców z grupy sportowej Orlen, którzy w mijającym roku dostarczyli nam wielu powodów do radości. Drodzy kibice, serdecznie zapraszam do głosowania na zawodników Orlen Team i grupy sportowej Orlen w plebiscycie na najlepszego sportowca roku. Mamy grudzień, to jest ten moment roku, kiedy czas biegnie bardzo szybko, coraz bliżej do świąt Bożego Narodzenia, ale zanim one, tradycją w naszej firmie są spotkania świąteczne zarządu firmy z pracownikami. Nie inaczej będzie także i w tym roku. Na spotkanie w Płocku zapraszamy we wtorek 10 grudnia. O godzinie 12 zarząd odwiedzi pracowników bloku tlenku etylenu i fenolu oraz bloku hydrokrackingów. O godzinie 13 zapraszamy na spotkanie w stołówce Centrum Administracji w Płocku. W środę 11 grudnia o godzinie 14 zapraszamy na spotkanie do Atrium Budynku Senator w Warszawie. Tyle w tym wydaniu Studia Grupy Orlen. Kolejne oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam i do zobaczenia.